gdzie były... O, tu są drzwi, okej. W 2022 roku wiele potworów wróciło z zapomnienia. Wróciła Momo i jest też Slender. Teraz najgorzej, bo trzeba będzie czekać znowu na Shreka. Ja się nie mogę uśmiechać dzisiaj. Wybaczcie, dzisiaj się nie mogę uśmiechać. Nie, nie powiększyłem sobie ust. W górach była zima, a ja miałem zatkany nos. Resztę możecie sobie dopowiedzieć. Powodźmy razem, jestem Daisy Soski, a to jest Slender Mirror World. Dzisiaj wrócimy znowu do tego człowieka, który przesadził z cardio i postaramy się przed nim uciec. Mam przecież taką nadzieję, ponieważ ja chciałem tylko przypomnieć, że dalej nie ukończyłem pierwszej gry ze Slenderem. Więc jeżeli chcecie taki nostalgiczny odcineczek, no łapka w górę, lecimy 15 koła, dobra? Bo tamta gra jest ciężka, trzeba się nauczyć na pamięć dosłownie tego, jak gdzie chodzić, bo jeżeli się weźmie inną trasę, to można po prostu umrzeć. No i tyle. Zacznijmy, tylko wam powiem, że jutro będzie mały livestream, więc zapraszam serdecznie. Między 16 a 17 powinien się odpalić na YouTubie, tutaj. Tak będzie zapis tego livestreama. Z czego? Albo Fasmofobia, albo Security Breach. Zobaczymy. Czy to jest strona, którą mam zebrać? W każdym razie jesteśmy... prawdopodobnie przygotowani do tego, że wskoczymy do jakiegoś świata za lustrem. No tatuś, bardzo nie przykro, Kyle. Tata nie będzie zbyt szybko w domu. Mam dzisiaj kolejne spotkanie. Zostawiłem ci chleb w kuchni. Zjedz sobie. Super! Mogłeś nam kupić ryż, mogłeś nam kupić cokolwiek, ale bez chlebka się nie najesz oczywiście. Pan White, 26, 68, 09. Mason, podaj numery. Nie mogę się śmiać, co mi sprawia ból. Mogę ci powiedzieć, że mi odcinek sprawia ból, dosłownie. Mamy kod 853, więcej numerów, nie naprawdę, dzisiaj. Wiecie, co zostaje otwarta, wszelki wypadek. 853. Nigdzie nie możemy dzwonić. Bo w sumie nie mamy na razie żadnego celu, prawda? No, nic się nie dzieje. Tata nie wraca. Drzwi są zamknięte. O, jak niektóre notatki, jakie może znajdziemy, będą też napisane lustrzanym odbiciem. To będę zły, bardzo zły. Aha. Aha. Też wam się wydaje, że niektóre z tych krzyży wiszą. Znaczy wiszą, no każdy z nich wisi, ale niektóre to aż lewitują. I to chyba fakt. Mamy za to latarkę i mamy do niej baterię. No to chyba mamy już niezły start. Uwielbiam, jak postacie, które jeszcze nie wiedzą, że są gonione, przygotowują się do tego, co może nadejść. Widzicie to, co ja widzę w tym? Nie, ja wam nie będę nic sugerował, dobra? Co widzicie w tym miejscu? Dokładnie tutaj. Powiedzcie mi. Będę wdzięczny? Czy ja już oszalałem od tych horrorów? Nie no, to jest właśnie... O, jest kuchnia. Sorry, to jest moje przyzwyczajenie. A, jest chleb. Wziąłeś chleb. Żebyś zaraz konia nim nie nakarmił. Co tam się dzieje? Nie mówcie mi, że ma stron, będziemy chleb zbierać. No dobra, w każdym razie... Ej, gościu! Widzieliście to? Wyszedł. Dlaczego to dziecko ma taki męski oddech? Sorry, to jest jedna z tych gier, w których muszę wszystko przeklikać. Nie. 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 Stół mnie zabił. Ten chleb? Chciałem go zobaczyć od tyłu. Wygląda na to, że... nie jest aż tak straszne, jak mogłoby się wydawać. Tylko tak. Nie chcę zepsuć gry. Musimy włączyć moc w piwnicy. Dobra. Jeszcze piwnica jest w tejże. Więc tak. Żeby wejść do piwnicy, trzeba znaleźć piwnicę. Pytanie, czy to jest piwnica? Czy to są drzwi wejściowe? Wydaje mi się, że to są drzwi wejściowe. Przynajmniej takie... A, tutaj była kłódka. 853. Osiem? Pięć? Trzy. Weźmy kłódkę ze sobą od razu. Tutaj mamy klucz. Najprawdopodobniej to jest ten, którego potrzebujemy. Mam nadzieję, że ta kłódka mi pomoże później. Bo mogłaby nam pozwolić zamknąć na przykład Slendera.
w jakimś losowym miejscu i po prostu byśmy zadzwonili na policję. Oni by go podziurawili jak sito, a my bylibyśmy szczęśliwi. Potrzebujemy... Aaaa, dobra, teraz ogarnąłem, bo wiecie, takiego miałem laga mózgu. Coś się pojawiło. Tu też coś możemy postawić w takim razie? Nie. Dobra, no to idziemy chyba po krzesło jakieś. Tylko mam nadzieję, że mi nie wyskoczy w jakimś losowym miejscu, bo będziemy musieli się chować. Dobra, masz tu krzesło, ale oczywiście nie użyjemy tego krzesła, prawda? Okej. Okay. Może je być i to. Widzę, że on nie ufa krzesłom jak ja. I co? No dobra, to teraz musimy wykonać bardzo ciężki manewr wchodzenia na krzesło. Po co mi było to krzesło? Chłop mnie w tym momencie zdziwił. W każdym razie już nie potrzebuję, ja nie jestem... Nie boję się, nie jestem przerażony w żadnym stopniu. A czy są jeszcze jakieś miejsca, o których powinienem wiedzieć? Na pewno tu się możemy schować. Ale nie wiem, czy się będę chował, biorąc pod uwagę problemy, jakie nam to ostatnim razem sprawiło, więc wolałbym bez schowanego. Weźmy sobie jeszcze trochę chleba. Może. Albo podlejmy roślinki. Możemy przecież zawsze wyjść stąd. Albo zadzwonić na policję. No ale nikt nie chce dzwonić nigdzie. Drzwi zamknięte. To akurat było do przewidzenia, że główne drzwi będą tak zamknięte. Co? Sekundka. O! Ale co ja zresetowałem teraz? Chciałeś gier jak z tamtych lat? To masz, Przemek. To jest znowu ten sen. O, ale latarkę mamy, mam nadzieję jednak, że nie będziemy musieli wymieniać w niej baterii, bo jesteśmy we śnie. Chociaż to prawdopodobnie jest ten świat. To jest dziwne. Ale jest i on. Slender. To jest parking na godzinę. Od 8.30 do 5.30. Wiesz, że powinieneś w tym momencie zacząć się trząść ze względu na to, że patrzysz na Slendera? Zapis gry. Muszę to sprawdzić. Saving. Dobra, wyprzedzamy go jednak, ponieważ okazuje się, że hop, ewidentnie nie jest przyjaźnie zastawiony i próbuje nam zrobić krzywdę. A ktoś tutaj jeszcze jest chyba przed nami? Nie, to drzewo. Co? Może to tata, bo się zamknęliśmy, ale... Wolę się schować. Jo, myślałem, że właśnie moje nogi zamieniły się takie slenderowe. Okej, okay, dobra, już! Kto normalny tak wali w drzwi? To tamtych drzwi! To jednak nie te drzwi. Kurczę, ale ten dom to jest labirynt dla mnie. Cześć, gdzie były? O, tu są drzwi, okej. Okay. Jebnięty jesteś, gościu? Kto tak wchodzi komuś do domu? To po co tyle pukał? Skoro mu komuś stara dawać drzwi. Znowu jesteśmy w jakimś losowym miejscu. Musimy znaleźć sposób na to, żeby... stąd uciec. Moment. Aha, czyli tylko jedne drzwi możemy w taki sposób otworzyć. Dobra, to szukamy łomu w łazience z wiszącymi świeczkami. Jest naprawdę dziwnie. Jakby tak się zastanowić, to faktycznie tutaj nie ma za dużo rzeczy, które mogłyby mi pomóc. Może po prostu pójść spać znowu. Też nie mam, pewnie nas znów złapie. I będziemy powtarzać to bez końca. Teraz tutaj rozpalimy ognisko. To nie jest sposób na wydostanie się stąd, ale... To do czegoś może służyć, tylko jeszcze nie wiem do czego tak naprawdę, ale spokojnie. Rotate? No dobra, szyby może nie będziemy wybijać tym. Ale podoba mi się, że możemy na to wskoczyć. Ktoś chyba za bardzo lubi Hello Neighbor i skakanie po pudłach? Nie wiem, czy to jest to... Wiecie co, ja się naprawdę boję skakać w tej grze, bo to zawsze może się źle skończyć. No nie wiem, na łóżko? Ej, właśnie. Może tam coś jest. Ta gra za bardzo nie jest...
jedną z tych, które chętnie by nam podpowiedziały, co zrobić. Tam jest klucz? Nie, chyba nie. Hop! Ha, ha, ha! Ha, ha, jednak szczegówka tu pracuje czasami. Dobrze, może następnym razem użyjemy drabiny do zejścia, a nie będziemy próbowali zeskoczyć na boso. Ja sobie wyobraziłem, jak te jego palce się w tym momencie połamały. O, tak, no. Chyba połamane palce będą naszym najmniejszym problemem, kiedy skręci nam kark. Pudło. Ale miałem spóźnioną reakcję tego jumpscare'a, bo myślałem, że on z innej strony wyszedł, a dopiero później zobaczyłem go po prawej. To jest najgorsze właśnie w tym. Słyszysz coś? Myślisz, a dobra, może jednak nikogo nie było. A nagle zauważasz, że w połowie ekranu już ten potwór jest i nie wiesz, czy masz uciekać? O, jest kłódka. Jest zamknięta. Tak jakby ktoś nie zauważył. Witamy na cmentarzysku telewizor. Kościół, jak ty mnie teraz gonisz? To będziemy mieli bardzo zły dzień. Aha. No dobra. To jest typ jumpscare'ów, które najbardziej uwielbiam. Wiecie co, wiem. Widzę to, ale... Co dalej? Co dalej z tym fantem? Co jest czym w tym świecie? Nie no, akurat to, że dostałem bateryjkę, to mnie bardzo cieszy. I kolejną. To cieszy mnie jeszcze bardziej. Czy ja mogę tych bateriek użyć? O! Uuu! Dobra. No jest to mądre. Czy ja tylko tu przyszedłem po bateryjkę? Ej, ale to mnie przestraszyło teraz. Brakuje nam dźwigni, która pewnie jest w tamtych drzwiach za kłódką. Znaczy za drzwiami, które są zabezpieczone kłódką. Co, wracamy do jumpscare'a? To tak nieorientacyjne. Ej! Nie no... Poważnie, no każdy by się skapnął, że to trzeba przesunąć, kuźwa, pół godziny gry. 15-minutowy horrorek, a człowiek... Możesz ją włączyć, chcę wiedzieć, czy zaraz będę... Jeszcze fenomenalnie, latarka nam nie działa tutaj. Albo nam nie działa, albo jest teraz słabsza. Możesz ładować baterię? Nic nie widzę. O, właśnie, może właśnie, trzeba było kucnąć w tym. Myśliśmy. Jej, nie rób głupich rzeczy, zapisz grę. Dobra, to ja już rozumiem, dlaczego twórca tej gry zostawił nam zapis, ale... Yo! Zapałem. Mamy to. I jak tutaj normalnie ludzie docierają do tego miejsca? Jestem ciekaw. Znowu idziemy wolniej. Czyli tak, teraz tam powinien być klucz. Myślę, że to chyba tak nie powinno działać. Ojej. Tego jeszcze brakowało. Poczekam. Może mnie nie zauważy w sumie? Może nie. Ta bateria była trochę inna niż wszystkie. Co jest? Wal wrotu ode mnie! Ty nie miałeś być troszkę taki cichszy jakby? Zamykanie drzwi chyba pomaga tylko mi w tym, żebym... się od nich odepchnął, bo... Nie spodziewałem się kompletnie, że chłop przyjdzie i będzie próbował mnie złapać. To jest jedna z dziwniejszych gier, jakie nagrałem w tym roku, w sensie technicznym. Jak to jest zamknięta? Ten klucz to jest... Do jakiej klatki?
No, ja powinienem gdzieś tutaj biec, nie? Na 100% tak powinno być. Do jakiejś klatki. Shut the fuck up! To jest klucz do bramy. To jest klucz do klatki Sary. Może ja mam kogoś przy okazji uwolnić, no albo mogę sam uciekać zawsze, a chyba, że to jest Sara. Jeżeli to jest Sara, to wybacz, nie oceniam po okładce, ale nie patrzy ci dobrze z oczu. A, to jest klucz do klatki Lily. A, prawdopodobnie gdybym tych kluczy nie zebrał, przez przypadek, to moglibyśmy mieć pewne problemy z przejściem gry. Ogólnie fajny blat, nie? Moje stare biurko, pamiętacie, jak przyciąłem, powiedziałem, że jest nierówne, bo i tak nie było widać tego przycięcia. Byłem sobie w sklepie, patrzę, blat za grosze dosłownie. I zaoszczędziłem. Z tego przykleiłem i mam gigablat, o którym zawsze marzyłem. A wcześniej jakoś nie miałem gigablatu, bo... Tak jakoś pomyślałem, że... Gigablat? To jeszcze nie ten moment w życiu, ale teraz... Teraz to doceniam. Wiecie, jakie są plusy, poza tym, że można sobie roślinkę walnąć na jego? Demonetyzacja. Można na przykład mieć więcej szklanek po kawie. Dobra, to jako, że mamy klucze do różnych klatek, to podejrzewam, że te klatki są właśnie tu. I to jest pewna dusza, którą w tym momencie uwolniłem. I tu jest kolejna, jak w czwartej coś będzie. Nie, niestety w czwartej nic nie ma. Albo raczej na szczęście, bo gdyby było, to byśmy mieli przekichane kompletnie. Na szczęście Slender nie ma zbyt dobrych ruchów i jeszcze nie porwał wystarczającej ilości dzieci, żeby nam zaszkodzić. Yo! Skończyliśmy część pierwszą. Dziękujemy za grę. Ja mam wrażenie, że... Ogólnie uczucia mieszane. No raczej to nie była najlepsza produkcja jednostrzałowa, jaką zagrałem w swoim życiu. No akurat w grze takiej jak Outlast, to pierwsza rzecz, jaką robiłem, to zawsze było przesuwanie cholernej szafy. A skąd mam wiedzieć, że tu mam przesunąć szafę? Jak gra mi pokazuje, że potrzebuję klucza do kłódki, to szukam klucza do kłódki, a nie cholernej szafy, którą mogę przesunąć. W każdym razie mam nadzieję, że wam się spodobało. Widzimy się kolejnym razem. Mam nadzieję, że już co drugi dzień, bo jutro będzie mały strumyk i będzie trochę rzeczy z HyperX-a do rozdania. A ja mam nadzieję, że na razie wrócę tak co drugi dzień, żeby co drugi dzień był film. Weekend oczywiście będzie więcej, bo wiadomo, weekend to jest czas, kiedy wy macie więcej czasu. A szczególnie, że nie ma na razie takiej serii, którą bym prowadził codziennie, bo wiecie, no jednak kiedy ktoś widzi, że ma różne rzeczy do nadrobienia, to woli sobie nadrobić weekend. Dlatego ja was teraz żegnam, widzimy się już, mam nadzieję, pojutrze. No i oczywiście jutro na live'ie. Po zobaczenia i cześć. Będzie zapis.